chcą pokutować za innych, nie będąc gotowi pokutować za siebie. W miejsce owoców pielgrzymki powiększona pycha, głupota. Także módlmy się za tych, którzy w tym roku pragną żyć. Daj Boże, będzie to możliwe dla czynienia pokuty za swoje, żeby móc na ten sposób przyczyniać się dla Kościoła. Świeccy, którzy zawsze pierwsze widzą swoje grzechy, nim wypomną je kapłanom. Wypominając kapłanom, nie zapominają o swoich. Mają jak Dawid przed sobą. Nie są jak ów właśnie jełop z drugiej naszej pielgrzymki, który jako owoc miał, że on odpokutowywał za kapłanów. Z kochanką dziecko ma, z żoną się nie może doczekać. I pytaj dlaczego. Także upraszajmy łaski dla tych, którzy winni na tą pielgrzymkę ruszyć. Mają od Pana Boga wezwanie. Przyjdzie im się zmagać z sobą, z innymi, z diabłem. Ale jest wyraźne, że powinni byliby iść. Tak jak dziś wiadomo, że pewnym osobom kapłan powinien był zawsze powiedzieć, nie powinieneś być z nami. Nie masz prawa jazdy, nie powinieneś iść z nami, jechać z nami jako kierowca. Oszukiwać siebie, innych. Mając zabrane prawo jazdy, najmować się jako kierowca i nie mówić kapłanowi. Nie powinieneś, po prostu. Kapłan nie musi cię o to pytać. Są osoby, którym należy odmawiać. Panie, które pielgrzymkę traktowałyby jako wycieczkę albo zapisanie się do Księgi Guinnessa. Mam 100 lat i jeszcze chodzę w pielgrzymkach. To jest wymyślona sytuacja, nie chodzi o 100 lat, o mnie. Ale na pewno nie motywacja z wiary. Upraszajmy za takimi wiernymi, żebyśmy się takimi też okazali.